No i lecimy, moi drodzy, z kolejnym, pierwszym wrażeniem z pojazdów, z paczek. Tym razem Charmle 75. Zapraszam do materiału. Cześć, witajcie. Witam Was w kolejnym odcinku z World of Tanks. Moi drodzy, na wstępie chciałem bardzo podziękować za Waszą aktywność pod tym pierwszym filmem z ogólnym omówieniem czołgu z paczek. Dziękuję też wszystkim osobom, które pobrały i zainstalowały linka do Opery, znaczy pobrały Operę z GX z mojego linka i zainstalowały. Dziękuję bardzo za Waszą pomoc. Tutaj ważna informacja, jest to dalszy ciąg nagrywania pierwszych pierwszych wrażeń z danej maszyny. Ja wymiękłem i po czwartej rano musiałem niestety iść spać po nagraniu materiału też o Arnim. Nie dałem ciurkiem nagrać rady. Natomiast zanim zabiorę się za granie na swoim koncie, za opening, no to wciąż chcę już poprowadzić do końca to, co sobie przygotowałem, czyli pierwsze wrażenia z danej maszyny. Jak wy to oglądacie, no to już pewnie wielu z was ten pojazd ma i ciekawi mnie, jak będziecie odbierać z perspektywy czasu ten materiał, jak to później będzie wyglądało też z perspektywy czasu, jak będę grał na swoim koncie. Otóż mamy tutaj pierwszą dziewiątkę z paczek tak naprawdę, która do gry została wprowadzona, francuski czołg lekki. I powiem wam, ja miałem bardzo duży problem z tym czołgiem i jest to też pojazd, który najdłużej ogrywałem. A ogrywałem go najdłużej na tym koncie prasowym, dlatego że szło mi na nim najgorzej. Moim zdaniem jest to pojazd, który w grze będzie bardzo, bardzo trudny i wielu graczy, po prostu przeciętnych, czy takich zwykłych graczy WOTA, się od tego pojazdu odbije. Jest to czołg, który moim zdaniem ma wysoki próg wejścia, czyli gracze naprawdę ogarniający, czy to buraska, czy posiadający duże umiejętności, będą w stanie gdzieś wykorzystać potencjał tego czołgu i być może robić naprawdę solidne wyniki. Natomiast większość osób, która nie ma takich umiejętności, no będzie na ten czołg bardzo się denerwowało. Dlaczego? Dlatego, że ma on bardzo dużo wad, które zauważyłem już grając nawet te bitwy na koncie prasowym. Jesteśmy lightem, to jest pierwsza rzecz, więc drużyna wymaga od nas, żebyśmy spotowali. Ale ten pojazd jest konkretnych gabarytów, jak wam mówiłem w tamtym podsumowaniu. Ja na takiej załodze, na modułach, które mam tutaj, akurat nie do spotowania, tylko po prostu do gry, na racjach bojowych mam kammo na poziomie 20, przepraszam, pojazd stacjonarny, pojazd w ruchu na poziomie niecałych 35. Z modułem do spotowania i do kammo mam 42. To nie robi szału jak na czołg lekki. Zwłaszcza, że też jesteśmy czołgiem lekkim 9 poziomu, czyli często będziemy rzucani na dychy, na których są Manticory, te Steltec, EBR-y 105. I te pojazdy do spotowania są przede wszystkim dużo, dużo lepsze od nas. Dodatkowo niestety ten Charmle ma bardzo słaby bazowy zasięg widzenia, bo tutaj, o ile pamiętam, było 350 metrów, co pewnie w jakiś sposób ma go ograniczać. Próba aktywnego grania jak kołowcem to też nie jest prosta rzecz, bo mamy konkretne gabaryty i zdecydowanie łatwiej w nas trafić niż kołowca. Oczywiście pojazd ten ma tryb, w którym to przemieszcza się o wiele szybciej, tak jak Polska dycha tą, z tą turbiną i wtedy zapierdzielamy 75 na godzinę i naprawdę jest to fajna zabawa, tylko że trzeba pamiętać, że strzelanie w tym trybie jest trudniejsze, że wieża się dużo wolniej obraca i do jazdy super, ale trzeba się przełączyć i przełączenie z trybu jazdy do strzelania trwa 3 sekundy, to jest naprawdę dość długo, bo w drugą stronę trwa to tylko sekundę, to jest luzik, ale jednak o tym przełączeniu, o używaniu tego trybu należy pamiętać, a jeżeli źle się, że tak powiem, wstrzelicie z przełączaniem tego trybu i zrobicie to na jakimś otwartym terenie po spocie, no to momentalnie możecie wyparować. Dlaczego? Bo macie tylko 1150 HP-ków. To jest bardzo, bardzo mało. Wiemy przecież, ile jest pojazdów obecnie strzelających za duże wartości uszkodzeń lub ile czołgów ma magazynki, więc jak nas dorwą, no to niestety bardzo szybko można odesłać nas do garażu, głupi strzał odarty czy coś i zostajemy na ogrysku. I wtedy już tak fajnie wcale się nie gra, bo na wszystko trzeba uważać. Mamy tutaj trzech załogantów. Ja zrzuciłem załogę za MX-a 13-105, więc no to jest akurat plus, że ta załoga wchodzi odpowiednio. Prawdopodobnie tak, ten pojazd powinien
Mam nadzieję, że tak jest. On zarabia obligacje i zarabia kredki, więc jest typową premką dziewiątotierową. Ja pewnie nie będę grywał, żeby sobie zdejmować obligacje. Tak raczej w pierwszej kolejności będę próbował grać. Natomiast na co też warto zwrócić uwagę, żeby podkręcić właściwości tego pojazdu, to niestety trzeba w niego doinwestować. To nie będzie dobry czołg do zarabiania kredek, raczej właśnie tylko taki czołg dla frajdy, gdzie będziemy minimalizować straty, jeśli chodzi o zużywanie kredytów. Ja jako wyposażenie, jeden mam moduł do walki, czyli stabę, wentę, żeby poprawić DPM i optykę, i drugi typowo pod spota, czyli łamacz kamo, optykę i poprawianie kamo plus dyrektywę do kamuflażu. Oczywiście na normalnym koncie powrzucam różowe moduły, żeby to podkręcić. Jeśli chodzi też o rozkład amunicji, czy w ogóle o działo, warto o tym też powiedzieć. Strzelamy, jeden strzał oddajemy za 200 uszkodzeń. To nie jest dużo, ale Wargaming sobie wymyśliło, że da pojazd, który ma magazynek i w tym magazynku możecie oddać dwa strzały, ale jeden strzał to jest salwa z trzech pocisków. I to jest coś raczej charakterystycznego do pojazdów niskich tierów, bo tam są takie pyrtki, gdzie wyjeżdżacie na kogoś, robicie pyr, 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 pyr. I tak wygląda strzelanie z tego czołgu. Tylko że niestety takie pyr, pyr, pyr powoduje to, że to się sprawdza tylko na bardzo bliskim dystansie. Do snajpienia ten pojazd totalnie się nie nadaje, bo naprawdę ciężko jest, kiedy oddajecie jeden strzał, strzelacie jedną peskę i tymi dwoma jeszcze próbować kogoś trafić, jak to lata wszędzie, a najgorzej, jak macie kogoś na dobicie i te dwie jeszcze peski wiecie, że wam się zmarnują. To jest mega, mega wkurzające, do snajpy się totalnie nie nadaje. Ten pojazd byłby dużo przyjemniejszy, gdyby miał normalny magazynek. Normalny magazynek zdecydowanie łatwiej by się nim grało, a te pyr, 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 to się sprawdza, tak jak już mówiłem w tym podsumowaniu, trochę jak przy graniu borą suką, czyli jeżeli umiecie wyczuć moment, wiecie, kiedy wjechać przeciwnikowi na bok, kiedy wjechać na tył, kiedy wiecie, kiedy się pojawić przy przeciwniku, no to wtedy wpadacie i zadajecie komuś 1200 uszkodzeń w krótkim czasie. To jest plus. Ale jeżeli będziecie próbowali snajpić, czy mówiąc wprost kampić, no to może się okazać, że wy i tak nikogo nie traficie, albo traficie kogoś za 200 łaskawie, o ile w ogóle traficie, czy przebijecie, bo penetracja podstawowa to tylko 200, a goldowa 240, czyli bardzo duży przeskok. Znaczy bardzo, no duży przeskok na 240 peny, dodatkowo też pociski goldowe, to są APCR-y, które lecą bodajże 1350 metrów na sekundę, zauważalnie szybciej niż podstawowe APEKi. Ten pojazd niestety też, dość szybko się o tym przekonałem, nie ma dużo amunicji i można się z nim wystrzelać, pokażę wam w bitwie. Więc o tym też należy pamiętać, więc potencjał tego czołgu, no to raczej będzie się grało nim na goldzie. Celność 0,38, czyli bez szału, no ale to jeszcze ten sam system strzelania powoduje dużo jakichś głupich rzeczy. Ja mam 36 pocisków załadowanych goldowych i jeden magazynek burzaków, żeby ewentualnie jak spotkam jakiegoś RHM-a, no to przełączyć sobie intuicją i tam się z czymś takim pobawić, czy ze skorpionem, jeżeli bym był na blisko. Drugi zestaw mam z lepszymi losowaniami, ale przyznam szczerze, że raczej z tego zestawu za bardzo bym nie korzystał, zwłaszcza jeszcze przez ten głupi system doładowywania tych pocisków, a niestety czas ładowania całego magazynka z taką załogą, jaką ja mam, to jest prawie 38 sekund. To jest bardzo długo. No, DPM tego pojazdu to jest 1600 z hakiem, no prawie 1700 przy tej załodze i racjach bojowych, więc szału to nie robi, zwłaszcza jeżeli bitwy są bardzo szybkie, bardzo jednostronne. Mobilnościowo jesteśmy w stanie nadążyć, ale się okaże, może okazać, że ładujemy, nie ma przeciwników, bo się bitwa skończyła, więc o tym pamiętajcie. Dodatkowo też zauważyłem, że ten pojazd się pali. Niestety się pali. Nie macie wielu HP-ków, jedziecie gdzieś, dostaniecie głupiego spota, którego się nie spodziewacie, pierdut, dostajecie plombę z jakiegoś działa dużego kalibru, nie dość, że zbieracie solidną bułę, to jeszcze potem się palicie. No to oczywiście to jest ryzyko przy grą z racjami bojowymi, ale warto o tym wspomnieć. Elewacja 15 stopni i czasami brakuje tego przy podnoszeniu, więc też warto o tym powiedzieć. Depresja 8 stopni nie jest źle, ale też wiadomo, że przy przyzwyczajeniu do 10 stopni depresji chciałoby się, by się więcej. Momentami ten pojazd naprawdę potrafi dać frajdę, kiedy wyjedziecie na kogoś i go pyr, 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 pyr i go nie ma na przykład, bo wiecie, że go skończycie, kiedy możecie sobie coś pospotować, ale bardzo często no, to działo irytuje, wkurza was, jeżeli próbujecie coś na większym dystansie w pierwszej fazie, cokolwiek zadać jakieś uszkodzenia, strzelicie jedną czy dwoma pestkami, no bo po prostu nie ma w tamtej sytuacji jeszcze możliwości, żeby się zbliżyć do przeciwnika, albo jeżeli no, nagle dostaniecie spota i momentami macie full HP, a za chwilę mrugniecie i jesteście na ogrysku. No tak to wygląda. Bardzo trudny
czołg, moim zdaniem, do grania. Na pewno nie polecam go, jeżeli nie macie doświadczenia z magazynkami, doświadczenia z lightami, nie znacie miejscówek, będzie wam się grało nie najłatwiej. Są w grze dużo, dużo przyjemniejsze pojazdy i pewnie dla wielu osób ten pojazd okaże się na swój sposób szrotem. Nie będą z tego czołgu zadowoleni, a jak zawsze też znajdą się jego fani. Ja wiem jedno, podczas operacji świątecznych bardziej skupiać się będę na ósemkach, tutaj będę zbierał tylko obligacje. Jeżeli kiedyś uda mi się wbić Emkę, to na pewno go na swoim kanale, ze swojego konta też jakieś bitwy wrzucę. Ulepszenia polowe też tam będę robił, więc tutaj to chyba na szybko to, co chciałem powiedzieć, to powiedziałem. Ciekawa maszyna. W pierwszych, jakbym wam nagrywał po 5, po 6 bitwach, to myślę, że bym mówił, że to jest totalny szrot, ale im dłużej nim grałem, im bardziej się skupiałem, tym coraz bardziej zaczynałem doceniać ten pojazd, że są momenty, w których daje frajdę, no ale jeżeli da wam słabe mapy, słabe losowania, to może być tak, że będziecie mieli kilka bitew, w których będziecie czuli się mocno bezradni. Myślę, że dla wielu widzów na moim kanale na Twitchu ta dziewiątka, czy jeszcze jedna radziecka, to jest bardzo dobra informacja, bo ja się mogę wnerwiać i długo wbijać Emkę, a oni, czyli moi widzowie, bardzo to lubią, kiedy ja się wnerwiam i mi nie idzie. Dobra, przejdźmy do bitew. Zacznijmy sobie od dobrej mapy dla lightów, jednej z najlepszych, czyli Prochorowki. Jak już widzicie, mam setup pod kamo przygotowany. Dziewiąte i dziesiąte tiery, dwie arty. To była pierwsza i jedyna na razie Prochorowka, jaką zagrałem. W ogóle w tym trybie do jazdy, jak widzicie, którym tutaj zapierdzielam, jest takie śmieszne wrażenie, że ten kadłub to się chce za bardzo obracać, za szybko względem właśnie wieży. Miałem próbować tu gdzieś jechać jakoś na ostro na spota, ale jak zobaczyłem ten rozjazd, to mówię, kurde, dało mi Procho. Czekałem kilka godzin grając tym czołgiem, żeby móc zagrać to sobie pod spota, a jedzie mi jeden typ 4. No przecież nie. To się nie dzieje. No ale się dzieje. No co zrobić, się dzieje. Próbowałem też tym grać na Redshire. Jak kołowcem udało mi się teraz spotnąć WZ 132A, ale nie bardzo ma kto do niej strzelać. To jest problem, bo jakbym miał tutaj więcej pojazdów, tutaj WZ już by nie było. Zobaczcie, tutaj przełączyłem się na tryb do strzelania. No i strzelanie jest... Nie, sorry, ja nie kupuję tego mechanizmu. Moim zdaniem to jest głupota. Gdyby to był zwykły magazynek, to byłoby dużo fajniej. Wiem, że oni szukają rozmaicenia na siły, ale to pyr zostawiłbym dla niskich tierów. Ja tutaj teraz już dostałem spota. Na szczęście WZ-a po tym, jak oddała we mnie strzał, też jeszcze teraz dostała pożar, więc to była fajna informacja. Ja oczywiście na swoim koncie mam nadzieję, że dostanę jakieś Prochorowki, nie raz, nie dwa. Myślę, że znając mnie, będę chciał na uparcie też pograć tym pojazdem więcej, bo jestem człowiekiem upartym. Chociaż zobaczymy, od chińskiej WZ-y też na początku myślałem, że dam radę pograć szybciej, a po nagraniu materiału wbiciłem i się odbiłem, więc zobaczymy, jak będzie tutaj. Czy się odbije, czy też nie. Niestety minusem właśnie jest to, że granie tym czołgiem jest drogie, bo jednak sporo trzeba w niego dopakowywać, a ja jak zwykle mam 150 innych rzeczy do roboty, które spalają kredyty, masę robienia ulepszeń polowych, tak czy siak zresztą, ach. No, nieważne. Na razie sobie wjechałem sobie w ten krzaczek, popatrzyłem, kto jest ewentualnie jeszcze bez spota. Robiłem różne rzeczy. Jeżeli ktoś spotkał mnie na tym koncie prasowym podczas tego dnia, kiedy ogrywałem ten pojazd, to mógł zobaczyć, jak się na przykład wywalam pięknie jako pierwszy na Redshire, próbując zagrać na środku, zagrać aktywnego spota jak kołowcem. Stratę mam zegar. Więc też to... Fajna prędkość maksymalna to jedno, ale kołowcem to nigdy nie będzie, nie? No i teraz dostałem spota. Myślę sobie, o kurcze. Tak, na pewno sobie pomyślałem, o kurcze. Tu jeszcze moja wina, że wjechałem w tego typa, ale niestety kosztowało mnie to plombę. I zobaczcie, głupi strzał tak naprawdę od obiekta 257. Nic nadzwyczajnego. I ja mam już mniej niż 500 hapsów. Gdyby ten pojazd miał więcej hapeków, byłoby dużo, dużo lepiej. Tutaj też na upartego, jakbyśmy chcieli... No pewnie byśmy pokombinowali z tym wyposażeniem, dodali kolejne sloty. No typ 4 pojechał na YOLO, na spota. Jak zobaczyłem, co się z nim stało, mówię, dobra, dalej na razie nie jadę. Widzę, skąd strzeliła Arta. Trzymam tego 257 jeszcze trochę na spocie. L-
licząc właśnie, że zostanie odesłany do garażu. No i teraz jak wyparował, no to spróbuję stąd pomęczyć trochę te czołgi znajdujące się na środku. Gdybym miał 10 stopni depresji, właśnie w tej sytuacji grałoby się ciut łatwiej. Tak jest 8 i muszę się bardziej wytarabanić. Biorę na cel super konia, bo jego jest łatwiej przebić. Na co warto zwrócić uwagę, że właśnie jak tak w krótkim czasie strzelacie, jak w tego konia, to jeżeli strzelacie w odpowiedni moduł, to jest szansa właśnie, że ten moduł uszkodzicie i za moment spowodujecie jego awarię. Tak jak w tym przypadku, mogę uszkodzić, nie wiem, zbiornik paliwa i zanim kolej zdąży nacisnąć, że naprawia ten zbiornik paliwa, to już lecą te dwa kolejne pociski i na przykład dostaje pożar i wtedy jest w kropce. Tak samo może być z magazynem amunicyjnym, dlatego że tutaj te, jak robicie to pyr, 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 to między drugim pyr a trzecim pyr to jest 0,4 sekundy, o ile dobrze pamiętam. Więc no praktycznie ciężko jest się wstrzelić, żeby w tym czasie naprawić to, co się uszkodzi. No, ta penetracja nie jest łatwa, żeby nie jest duża, więc przebijanie takich esetek i SUV 4 to wcale nie jest prosta sprawa. Podjeżdżam, żeby sobie coś spotnąć. Oczywiście patrzyłem, że no, cały czas WZ-a i Skoda są bez spota, więc te pojazdy na pewno były dla mnie zagrożeniem. Pojawia się Skoda. No i właśnie, ten długi czas ładowania. Gdyby on miał lepszy DPM-ik, to myślę, że nawet z tym pyr, pyr, pyr bym... Gdyby mu dać właśnie lepszy DPM i więcej pocisków, to myślę, że polubiłbym się z tym pojazdem, albo łatwiej by mi się nim grało i wielu z was. Gdyby nawet zostawić mu ten DPM i ten magazynek tak jak jest, ale dać zwykły magazynek, też by się grało łatwiej. No ale tak mogą powiedzieć, no, ale on ma wyjątkowe mechaniki i to aż dwie, bo jeździ se pod X-em i strzela pyr, pyr, pyr. No strzela pyr, pyr, pyr. Naprawdę ciekawy, bardzo mnie ciekawi, ile osób, jak będziecie oglądać ten materiał, już go dropnęło z paczek i jakie są wasze wrażenia, więc jak tylko macie ten czołg i pograliście nim, piszcie proszę w komentarzach, jakie są wasze odczucia, czy go polubiliście, czy nie, jakie macie moduły. Jeżeli go polubiliście, to właśnie na czym grać, a jeżeli twierdzicie, że się nie odnajdujecie, albo że to jest szrot, to też to napiszcie. Już tak ładnie mówi, że skill gap tego pojazdu jest wysoki, czyli że no, trzeba mieć naprawdę spore umiejętności, by móc wykorzystać ten pojazd. Mi daleko jest do tych topowych graczy, więc może dlatego miałem trudność. Wiem wam, że Leszek wiadrem zwany też się na początku irytował na ten czołg, bo akurat tutaj sobie wymienialiśmy gdzieś nasze pierwsze spostrzeżenia na Discordzie z pojazdów. No i tutaj niestety pan Dead zauważył, że wyjechał z krzaka jak debil. I tak się oto ta bitwa skończyła. Jeszcze tutaj trochę asysty wpadnie, zerknijmy na rezultaty. A screeny końcowe wyglądają następująco. Niestety ta bitwa na Prochorowce okazała się przegrana. Szkoda, bo być może gdybym nie zginął, to byłoby łatwiej ją wygrać. No ale niestety źle. Zagapiłem się, wyjechałem z krzaka bez sensu i taki był tego efekt. 2618 asysty, 3417 uszkodzeń własnych, 1 frag w plecy, ponad 80 tysięcy kredek. No i lećmy teraz z kolejną bitwą. To są stepy na trybie szturmu, więc no, dla Lighta wydawać by się mogło, że nie aż taka łatwa gra, ale stwierdziłem, mówię, kurde, mam naprawdę szybki pojazd. Jest szansa, żeby w pierwsze tempo próbować się wpierdzielić w te okolice i tutaj podjeżdżając spotować dla czołgów, no bo tędy grając lightem za dużo bym nie zdziałał, więc taki miałem chytry plan, niczym baba z Radomia idąca po karpia. Pozdro dla skilla. Dla skilla Plisa oczywiście. Więc jazda, wykorzystując właśnie bardzo, bardzo fajną prędkość maksymalną tego czołgu w trybie do popierdzielania. Oczywiście też full gold i pewnie tak będę grać. Znaczy full gold. No ten jeden zestaw burzaków włożę na czołgi bez pancerza, ale nie zdziwię się, jeżeli będą ludzie, którzy w ogóle tych burzaków też nie będą wozić. Po prostu jest to całkiem fajny potencjał z tych burzaków na to śmieszne pyr, pyr, pyr na blisko. Udaje mi się przejechać
niczym ninja niezauważony. Teraz zmieniam sobie tryb do szczelania. No i problem jest taki, że no tu już są wtedy, tu już jest dystans średni. Więc w 2.77 strzelać z tą peną to niekoniecznie. Czekałem jeszcze aż on zjedzie, żeby nie dostać spota. Ale mówię, dobra, T30 nie ma zbyt dobrego pancerza. Jeden z damage'em. Na 6 pestek 3 zadały uszkodzenia. To jest właśnie kwintesencja tego działa. Szczerze, przy takim badziewnym dziale, naprawdę danie tak mało ammo, no nie jest dobre. Ja wielokrotnie wam podkreślałem, nienawidzę, jak ogranicza mnie w grze magazyn amunicyjny. Jak to, ile mam pocisków w czołgu, ogranicza mnie, jeśli chodzi o granie jakąś maszyną. Ja lubię, jak czołg ma dużo amunicji, wtedy sobie strzelam, kiedy chcę, jak chcę, blindy, srindy i w ogóle, nie wiem, no, robię sobie tak, jak mi pasuje. A tutaj, no nie, nie, niestety tak zrobić nie można. Gdyby jeszcze to działo było celne, to pół biedy, ale jeżeli połowa magazynka idzie wam w siną dal, no to mogłoby być tych pestek więcej. No, T55A widać, że jest kumaty i wali tu blinda. Zresztą są, kurde, nie oszukujmy się, to jest tak oczywiste miejsce, że myślę, że już po tylu bitwach, jakie się na stepach stoczyło w różnych trybach, wiadomo, że z czasem ktoś tutaj będzie siedział, a zwłaszcza na trybie szturmu, no to właśnie jest taka taktyka grania, czy to medami, czy czymś grania tej strony, że właśnie się wpierdziela tam i później powoli skraca, podjeżdża i spotuje. Ja oczywiście zaraz wam coś powiem, wjeżdżam, mówię, kurna mać, co jest, nie? I dopiero teraz odjeżdżając zobaczyłem, że ja nie zmieniłem trybu, tylko podjeżdżałem w tym dojeżdżeniu, ale mówię, dobra, nieważne, spotnąłem fosza, ktoś dostaje po asyście, nie będę marudził, chciałem wjechać, nie wjechałem, nie wyszło tak źle, jeszcze 90 spotnąłem, no, bo sobie AMX postrzelać chciał. No to mówię, bardzo dobrze, że pan AMX chciał postrzelać, o właśnie tak się strzela z wyprzedzeniem, idealnie kolejny zmarnowana pestka i potem się zastanawiacie, stać jeszcze z tymi trzema, czy się ładować. No jak się ładujemy, wyłączeni ze strzelania na prawie 40 sekund. Dobra, mam tryb. Mówię, może teraz się uda. Puch, no mówię, dobra. Faktycznie tak było łatwiej. Patrzę, gdzie jest obieg 277. No, daleki dystans. 4 do 2. Już mam 3000 asysty. Myślę, że też w tym trybie szybkim da się wywalić ten pojazd. Jeszcze mi się to nie udało, ale to jest kwestia... Nie mogę z tym działem, nie? Nie wiem, kto wpadł w tym Wargamingu na to, ale... Musiało być pite. Tylko czekam, jak jakaś dziesiątka będzie z działem jak TKS. Tak będzie, albo z tym, jak ten na Mark 6C na przykład. A czemu nie? Zróbmy dychę z takim działem. Nie? Jak zaczyna strzelać, to nie kończy. Teraz 90 wyjeżdża. Więc nie chciałem się ujawnić. Przede wszystkim kluczowe było to, żeby wyparował ten obieg 277. No i 90 zniszczona. Mamy 6 do 4, ponad 6000 HP-ków przewagi. Oczywiście tryb do szybkiej jazdy na przemknięcie i znowu wyłączenie, żeby wyjechać tym, czym się lepiej strzela. Jest ta 5-5, od razu się cofam, nie czekam, bo chciałem zobaczyć, czy w ogóle dostanę spota. Teraz jeszcze WZ-a, a mówię, o, arty sobie nie odmówię. I niestety 3,5 sekundy do tych kolejnych salwy to nie jest wcale tak mało, powiem wam. Na początku myślałem, że luzik, nie? Ale przy jednak tak małej liczbie HP-ków, gdyby to był szybszy przestrzał, to byłoby jeszcze lepiej. Byłoby łatwiej. Ale jest jak jest. No bo wychylenie się, zaświecenie.
Jeżeli macie mapę, w której możecie pospotować, no to jeszcze jest pół biedy, bo przy ładowaniu, przy tak długim ładowaniu magazynka możecie się do czegoś przydać. Gorzej, jak dostajecie typowy bobsleigh, jak klasztor, jak dostajecie mapy typu Ensk albo Himmel, Paryż, to wtedy jest takie mech. A wiecie, jak wkurzające jest, kiedy dostajecie czołg na 24 godziny przed paczkami, przed publikacją. Wiecie, że nie macie za bardzo czasu, żeby grać nie wiadomo ilu bitew. Potrzebujecie fajnych map, żeby posprawdzać jakieś rzeczy. I gracie na przykład 10 bitew i dostajecie 2 razy Paryż, 2 razy Ensk. Teraz właśnie fart, że podpaliłem tą T5-5, ale to co wam mówiłem przy okazji podpalenia konia. To się zdarza właśnie przez charakterystykę tego magazynka. Wygrywamy 15 do 6. Zerknijmy na rezultat. A screeny końcowe wyglądają następująco. Za bitewkę tę chyba nic nie wpadło, jak widać. Ważne, że była wygrana. Przede wszystkim ją chciałem pokazać, bo było i trochę spotowania, i trochę strzelania. Więc no, też to tym czołgiem jest jak najbardziej do zrobienia. 4028 asysty, 2644 uszkodzeń własnych, jeden frag, dało to 1158 punktów bazowego expa w plecy, byłem prawie 38 tysięcy kredytów. Moi drodzy, ale zanim przejdziemy do tej ostatniej, najważniejszej bitwy, którą chciałem wam pokazać, mam prośbę do was gorącą. W przypiętym komentarzu pod filmem jest mój reflink do Opery GX. Zachęcam was, żebyście sobie spróbowali tej przeglądarki, skorzystali z mojego linka, pobrali i zainstalowali. To dla was jest naprawdę chwila. Odpalcie sobie ją, zobaczcie, co sądzicie o tej przeglądarce. Dla mnie zawsze to będzie jakieś wsparcie, dla was to jest chwilka czasu, nic za to nie płacicie, nic was to nie kosztuje, a możecie w ten sposób gdzieś tam zawsze jakąś cegiełkę dołożyć do mojego kanału, w jakiś sposób pomóc mi. Więc będę bardzo wdzięczny, zwłaszcza w tym okresie grudniowym, jakbyście chwilę na to poświęcili. I lecimy, moi drodzy, z ostatnią, najfajniejszą do tej pory bitwą na tym czołgu, jaka mi się trafiła podczas grania wtedy, dzień przed prowadzeniem tego czołgu do gry. Znowu wziąłem setup do spotowania. Zobaczyć, czy tutaj się uda coś zaświecić. Jak już widzicie, miota mną tu trochę jak szatan, zarzuca mną. To jest to, co mówiłem, że no, ten pojazd ma trochę mocy i przy nieumiejętnej jeździe albo przy pechu można będzie się wyłożyć. Robię opening. Opening, może już o paczkach myślę. No, otwarcie robię, ale szczerze niewiele z tego będzie, dlatego że snajperów tutaj nie przyjechało za mną dużo. Owszem, ja zaświeciłem, widzimy jakie maszyny i ile czołgów jedzie, ale Leopard PTA stojąc obok mnie nic z tego nie zrobił. Ja w końcu się wkurzyłem i zaczynam do tego ISA 5 strzelać. Fenomenalny magazynek, no bo duży dystans. Szybkie zerknięcie właśnie na rozjazd naszej drużynki. No to jazda, spadamy stąd. Bez artylerii. Teraz udaje się zaświecić spotera mojego vis-a-vis, tylko że 1390. Tutaj akurat przełączenie na zwykły tryb. Jedzie 90, czekam. Akurat w takiej walce bezpośredniej, jeżeli to wszystko fajnie wejdzie. Wieża też jest czymś, czym... W ogóle w tym czołgu bardzo dużo rzeczy pada. Silnik, wieża, padają załoganci. Niestety, no jak to na lajcie bywa, łatwo coś uszkodzić i to też będzie was irytowało. Wrogi light ubity. Oczywiście tutaj z pomocą też sojusznika. Zastanawiałem się, co dalej, no bo jednak jest trochę TD-ków niewyspotowanych. A zły wyjazd boli. Przy tak małej liczbie hapsów jest Esther Faust 103B. Myślałem, że to ja spotuję w ogóle, a tu ani żarówki, ani asysty. Wie co jest? No to akurat była głupota, bo nie powinienem strzelać, wiedząc, że on się zaraz schowa, bo zmarnowałem dwa pyry z tego magazynka, tego strzału, ale jeszcze jakaś asysta siadła.
więc załączam sobie przeładowanie, co by mieć więcej pestek i będę próbował wyjechać. Teraz podjeżdżam, żeby zaspotować na proxy, czyli na 50 metrów tego STRV-a, licząc na to, że ktoś z moich sojuszników będzie mógł do niego strzelić. No i wiedząc, że zaraz będę miał załadowany magazynek, rozpędzam się, tylko przekrzywiam też już wcześniej wieżę, przekręcam, bo wiem, że ona się zbyt szybko w tym trybie nie obraca. No i udaje się pozbyć tej dyszki. 3 do 2. Przełączyłem się w tryb do strzelania, ale zauważyłem tutaj jedną Su-101, drugą Su-101. Nie. Nie chcę się z nimi klepać. Więc przeładowanie i jedziemy po tego ISA-5. Ale patrzę, że IS-5 obrywa. Jechałem na tym zwykłym trybie, bo i tak miałem jeszcze dużo czasu do przeładowania magazynka, więc nie śpieszyło mi się aż tak. Bez spota tylko Emil-1 i UDES. Ale mówię, no kurde, jestem tak coraz bliżej. Mówię, to może tego UDES-a gdzieś tutaj spotnę. Jadę, tu mi zaznaczają, że niby coś tam może stać. Kurde, nie widać. No nie ma. Mówię, nie, no nie ma, bo przecież bym zaświecił, więc już ustawiam się teraz na WZT-111-5. Duży dystans, ale mówię, może jakoś się uda dobić. Udało się. A tu się nagle okazuje, że jest ten UDES. Jest. No, w takiej sytuacji, no to faktycznie już to działo, robi robotę, ale no to musicie być naprawdę blisko. Dodatkowo jeszcze wpadła asysta. Więc szybko przełączenie teraz na tryb do popierdzielania. No i ciśniemy na drugą flankę, no bo tutaj udało się wygrać tę stronę, ogarnąć. Mamy 8 do 5, przewagę w HP-kach, przewagę we fragach. A zanim mi się ten magazynek przeładuje, to ja naprawdę mogę sobie pół mapy przejechać przy tej mobilności. Tu ustawiam się, licząc na jakiś przestrzał od boku, czy tak jak teraz na to kontrokarro. I patrzę, że mi kurde tylko 9 zwykłych pestek zostaje. No, tutaj akurat to było marnotrawstwo i to było troszkę głupie. Mówię, dobra, zmiana, 6 pestek, czyli ostatni magazynek zwykłych i ostatni magazynek i jeden magazynek burzaków, więc jazda, żeby zająć lepszą pozycję, nie będę tutaj przejeżdżał od środka, żeby dostać spota i wjechać im wszystkim na ryj. Spróbuję wjechać im na tyłek. 705 też się wraca, jakieś czołgi przy bazie są, no to mówię, może tego kapa nam nie założą. Nie zdążą, bo jest trochę nas, więc jakiś dekap powinien być robiony. Tutaj lekkie zwolnienie, bo bałem się, że bym się nie wylał pod Emila. Wiem, że jest baza kapowana, ale patrzę, co mam po drodze. Jest Emil, więc no przede wszystkim najpierw teraz tego Emila. No i udaje się go obić. Mam już ponad 4500 uszkodzeń wbitych. Ale martwi mnie to, że za kilkanaście sekund będzie baza skapowana. Mówię, no przecież jeżeli ktoś tego nie zdekapuje, to bitwa będzie przegrana, bo zanim ja przeładuję te ostatnie burzaki, to jeszcze minie 150 minut, więc potrzebuję na pewno pomocy sojuszników. Wykorzystując też to, że jestem trochę olewany, cisnąłem sobie... za krzaczki, no i już teraz jak mam przygotowane burzaki, to najpierw jedna salwa w ten pojazd, patrzę, że kap trzymany jest przez Su-101, no to jeszcze ciach drugą, żeby zbić i znowu udaje się podpalić przeciwnika, tyle, że tym razem Su-101 miał gaśnicę, ale fajnie, bo pada jeszcze tutaj coś po mojej asyście, no i jeszcze teraz się przełączyłem, żeby tego kontrokarro zdjąć z tarana, ale 60 TP też to chce zrobić i był pierwszy, wygrywamy 15 do 10, zerknijmy na rezultaty.
A screeny końcowe wyglądają następująco. Zabite w kątem wpadła odznaka mistrzowska Asa Pancernego, ponieważ była to moja pierwsza MK, to bitwa z kronikarskiego obowiązku ląduje na kanale. Dodatkowo zrobię medal Orlika i wsparcie. Tutaj ostatecznie miałem 1391 asysty, 4914 uszkodzeń własnych, 3 fragi, co dało 1423 punkty bazowego expa i na masterkę to wystarczyło. 42 strzały oddane, 32 trafione, 24 z penetracją, przejechane ponad 4 km. W plecy byłem srogo prawie, nie no, ponad 70 tysięcy kredytów. Expa wpadło 2241. I moi drodzy, to by było na tyle, jeśli chodzi o moje pierwsze wrażenia z tego pojazdu. Tak jak mówiłem, liczę na waszą aktywność, czekam, jakie są wasze wrażenia z tego czołgu i zobaczymy, jak będzie mi się nim grało na moim głównym koncie na streamach. Będę wdzięczny oczywiście za wszystkie łapki w górę pod tym materiałem, jak zawsze. Bardzo mi zależy też na tym, żeby była duża aktywność podczas okresu świątecznego. Dziękuję moim patronom oraz wszystkim osobom, które nie przewijają reklam. No i moi drodzy, przypominam standardowo o grudniowej akcji z Operą GX. W komentarzu przypiętym macie mój reflink. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zachęcam, żebyście sobie ściągnęli z tego reflinka Operę GX, zainstalowali ją i zobaczyli, może wam się spodoba. Dla was to dosłownie chwila, a dla mnie zawsze będzie to jakieś wsparcie. Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które już to zrobiły. Piona dla was. No i cóż, dziękuję też oczywiście wszystkim osobom, które zabrały mnie na wirtualną kawę. Zachęcam, żebyście dołączyli do moich mediów społecznościowych. Linki do nich, między innymi do Instagrama, na którym mi mocno zależy, macie oczywiście w opisie materiału. Pozostały jeszcze pierwsze wrażenia z radzieckiego czołgu. No i na nie zapraszam. A dzisiaj na tę chwilę z tego materiału już uciekam. Miłego dzionka, do następnego. Trzymajcie się. Cześć!